Dzień dobry, witajcie na kanale Gra na Kompa. Ja jestem Pabelus, a to jest kolejny odcinek SimRail i bawimy się w dyżurnego. Wróciłem do Dąbrowy Górniczej, mamy 40:63 na peronie. Zobaczmy, o której on ma odjazd. No za moment będzie odjeżdżał, słuchajcie, puścimy mu przejazd, a niech ma. A wróciłem tutaj, ponieważ chciałem się pobawić szlabanami, słuchajcie, bo tam pisaliście w komentarzach, że można tutaj sterować szlabanami, one są zamknięte, jak widać, no to je teraz możemy otworzyć, no i tak czekałem, aż zacznę nagrywać. O, proszę uprzejmie, pyk i poszły w górę, elegancko, bardzo dobrze. Tutaj jeszcze mamy drugie, a tych nie jestem w stanie otworzyć, więc... No, jak nie jestem, no to nie. Dobra. Słuchajcie, pozarządzamy sobie trochę w tej Dąbrowie. Zobaczmy jedynie, co my tutaj będziemy mieli. 16:43 będzie przelot Pendolino 4130 z kierunku Będzin w kierunku Dąbrowy Górniczej, relacji Gliwice, Warszawa. Natomiast zobaczymy, czy on nie będzie opóźniony. Jak na razie nie ma go tutaj nigdzie. No a my Będzin możemy poinformować, że w jego kierunku... Katowice. Że w jego kierunku odjeżdża 4631. I elegancko. W Katowicach nikogo nie ma. Kliknij z F1 lub z F3. ASI, czekamy. No to w Katowicach nikogo nie ma, on wie o tym i JAP? dobra. Przejdziemy się trochę. Bo teraz jak szlabany otwarte, to można tam dalej gdzieś wypruć, nie? Tylko tak nie za daleko, bo znowu będę wracał. Wy tam co prawda pisaliście pod poprzednim odcinkiem z Chrisem oraz Tinką, że mogę jedynką wrócić. A, no już miał szczega, pa, kurde, jaki dziad. Ale ja chciałem zobaczyć, no. Co, nie wolno? Fajnie to zrobione. Ale to już tak nie do końca fajnie. Te krzoki... To powinny być gdzieś obok. Ale tak ogólnie to nie będę się tego czepiał. Po co? No są to są. Nic z tym nie zrobimy. No i dobra. No i teraz musimy czekać na ten nieszczęsny skład Pendolino. No tutaj 16:43 planowo powinien być. No z Będzina. Tam nie wiadomo, czy ten kolega, który się drze na radyjku co jakiś czas, to czy on go puści, czy on go nie puści, jak to tam będzie wyglądało. Natomiast dalej to już będzie 16:53. Koleje Śląskie. To Elfik pewnie przyjedzie. No to trochę czasu będziemy tam mieli. No widzicie, tu już mi od razu przeskoczyło. Ten się spóźnia z Kubany. I pytanie, czy on gdzieś został przytrzymany, czy jak, czy coś i tak dalej, nie? No proszę Państwa, jest 16:51. No i tak na dobrą sprawę. To ani nie przyjechał ten 16:43, ani nie widać tego 16:53, jeżeli chodzi o kierunek Będzin. No tam siedzi kontroler, tak? Człowiek, dyżurny. Natomiast tutaj od strony Dąbrowej Górniczej zmierza do nas 14:127. Za Dąbrowę Górniczą Ząbkowice odpowiada AI, sztuczna inteligencja. No i widzimy, że ten pociąg już tu jest, dlatego my zamkniemy szlabany. Proszę bardzo, zamykają się.
No i co wiemy o tym pociągu? Wiemy o tym, że jest to PKP Intercity z kierunku Dąbrowa Górnicza, Ząbkowice, w kierunku Będzin. Ma u nas postój handlowy. O 16.55 planowo powinien być u nas, natomiast 16.56 odjeżdża. No i to jest pociąg relacji Warszawa-Bochumin. Możemy tutaj na polski sobie zmienić. Więc zobaczmy, co to tam. A, 40. Aha, ale to ja pisałem. No tak. No dobrze. Tutaj 24, 22, 31 z tym pociągiem to były przechery trochę. Ze względu na fakt, że dwa razy próbowała mnie inteligencja sztuczna zmusić do puszczenia pociągu torem drugim. Czyli tym. Natomiast ja się na to nie zgadzałem. No to potem pociąg został odwołany. No a teraz widzę, że jednak odjechał po dobrym torze. Więc za chwilę towarowy też powinien tutaj u nas być. I dwa... Zaraz, kuźwa, bo nie zauważyłem. 24, 22, 3, 1. Zobaczmy. 24, 22, 3, 1. On, ojojoj, 17.15 dopiero powinien od nas tutaj odjechać. No ciekawa sprawa. To na ile się da, na tyle ciula przytrzymamy. Co on tam będzie? Natomiast 14.127, 14.127 to jest ten. I on 16.56 ma od nas odjechać. I tutaj z kierunku Będzin 17.10 powinien kolejny pociąg przyjechać, kolejny skład. No ale jak to będzie, drodzy Państwo, to nie wiem, bo powiem szczerze, że tutaj jakieś dziwne sytuacje się tworzą. Proszę bardzo. Wjechał nam tutaj skład PKP Intercity ciągnięty przez EP07 albo EU07. No i dobrze. Ja to się zastanawiam, czy w tym Będzinie, tam w tamtym kierunku nie ma jakichś problemów, że ktoś po prostu przytrzymuje złośliwie pociągi. No ale ciężko stwierdzić, tak? Gdzie, na którym odcinku jakieś problemy występują, no i takie rzeczy. No dobra, ten wiemy, że 16.56 odjeżdża, ten 14.127. Więc my już możemy mu puścić tutaj światełeczko. Szlabany powinienem otworzyć. Otworzę te. I te w sumie też mogę. Bo tego będziemy trzymać tak długo, jak będziemy mogli, nie? 14.127 odjazd. To poinformujmy Będzin. Odjechał planowo. No dobra. Natomiast 24.22.31 musi czekać, ale to jest bot. Więc się za bardzo wkurzać nie powinien, nie? Tak mi się przynajmniej wydaje. No i będziemy dalej patrzeć, jak się sprawa będzie klarowała. Tutaj ten 17.10 z Będzina, zobaczymy. Natomiast 17.11 z Dąbrowy Górniczej, tutaj z tego kierunku Koleje Śląskie mają przyjechać. To też może być Elfik. No i też będziemy patrzyli. No tutaj od strony Dąbrowy Górniczej, no to jakoś przyjeżdżają. Natomiast dalej jest problem z tego drugiego kierunku. Nie wiedzieć czemu. No okej, słuchajcie, przetrzymałem tego towarowego tyle, ile mogłem. No ale tutaj już 40-133 odjechał z Dąbrowy Górniczej, więc my zamykamy szlabany. Proszę uprzejmie.
Dobra. No i niech on już śmiga. No i tak na dobrą sprawę to 10 minut nie jest problem. Tutaj były informacje od Kronosa, że można jakby segmentowo dawać im przejazd. No i rzekomo to szybciej powinno się załączać. Tu akurat dosyć szybko to się ogarnia, więc nie stanowi to większego problemu dla mnie. A to jest, drodzy Państwo, sama lokomotywa. To jest za szybko pędzi. 24, 22, 3, 1. O, no i poszedł. 24, 22, 3, 1. Ale jak on tak będzie zasuwał... O, w Będzinie już jest AI. To zaraz znowu nadrobi. 24, 22, 3, 1. No i dobrze. I teraz mamy tutaj skład 40-133 i zobaczmy, co my o nim wiemy. 40-133 ma u nas postój handlowy. No 17-12 będzie odjeżdżał. Więc tak na dobrą sprawę. To ja już nie będę tych szlabanów otwierał. Zresztą tutaj ten, no to i tak jest przejście, ale tu że nie ma jakby ruchu AI po drogach. No to po co ja mam się męczyć z otwieraniem, zamykaniem szlabanów, nie? No tak fajnie było kilka razy sobie kliknąć, otworzyć, zamknąć. A to takie na dłuższą metę pierdzielenie z tym wszystkim. Bo gdyby był rzeczywiście ruch, no to wiecie, to co innego. Ale ja tutaj aż dobiegłem do tego szlabanu, ja to widziałem i tam nic nie jeździ, nie? Oczywiście pobiegłem, gdy szlabany były otwarte. Natomiast tutaj czekamy na ten 40-133. Jest 17-7. Więc myślę, że na spokojnie tutaj sobie wjedzie, chwilę postoi, no i go wypuścimy. No i dobra. No to tak coś się telepie, kurczę. Co to jest w ogóle? Koleje Śląskie. To elfik może być. To może być elf. No tutaj kolejny. Aha, to tego już żeśmy przepuścili, tak, bo to ten, co powinien 17.15 od nas odjechać, a następny to Pendolino 14.31, który nie ma u nas postoju. Więc takie tam. No dobra, ja tak na dobrą sprawę to już mogę mu zielone na semaforze puścić, niech się cieszy. A, i wyślij. Właśnie to mi się zapomniało. No i dobra. Można nogi rozprostować. No to wiecie, jak to jest, nie? Ale już powiem Państwu w ten sposób. Kilka odcinków było zrealizowanych na zasadzie dyżurnego ruchu. W roli właściwie dyżurnego ruchu. No to teraz chyba można byłoby się przejechać w kolejnym odcinku. No to tak, żeby była różnorodność na tej playliście. No i pan, no i nie nadjeżdża, no ja na niego czekam, a on się grzebie, no. Się kuźwa schowam i przyjedzie. O, i widzicie, no nie mówiłem. To dziadyga, no. Gdzie ty tam jesteś, ty?
O, jest i on. Proszę uprzejmie. I elficzek nadjeżdża. Proszę, jaki ładny, elegancki, czyściutki nawet. Wszystkie to takie błyszczące, tutaj powiem Państwu, że jakby świeżo co dopiero wyjechały. No dobra, 17:10. Wróćmy, zobaczymy, jak to tam dalej z nim będzie. 17:10, no to za minutę on rusza, to ja już mogę zielone mu tutaj zapodać. Proszę uprzejmie. Ojej, aż tam się zatrzymał skubany. To ledwo co go widać, ale widać. Tutaj taki punkcik. No dobrze, poczekamy, aż ten punkcik zacznie się ruszać. No i powiadomimy Będzin. No, ty synu, tam masz... masz zielone. No i tak na dobrą sprawę, to on już powinien odjeżdżać. 17:11. A nie przyjechał spóźniony. Ja tam, jak tam ktoś nogę postawił w drzwiach i trzyma drzwi... na spóźniarskich czeka, to i tak można zamykać. No pajaki, no. No chyba wyjdę do niego, bo mnie denerwuje. No. A później, że pociągi opóźnione, a on sam stoi, zielony ma zapodany. No patrz, no. Może nie rusza, bo się na niego patrzymy. O, dobra, ruszył. Można na Będzin podać informację. 40, 133. Poszedł. No i bardzo ładnie. Dobra. Jak na razie to... czysto będzie do 17:24. Ale powiem Państwu szczerze, że z kierunku tutaj Będzina, no to nic nie nadjechało. Odkąd AI steruje, to też te spóźniarskie nie przyjechały, nie wiem o co chodzi. Powiem szczerze, może być gdzieś dalej jakaś lipa. Natomiast Państwo bardzo fajnie udzieliliście mi odpowiedzi odnośnie tutaj tego terenu, jeżeli chodzi o scenerię, i rzekomo się wszystko pozmieniało, czyli to, co tutaj widzimy, to jest sprzed kilku lat. No ale nie oszukujmy się, taką grę też się robi przecież przez dosyć długi okres czasu. W związku z powyższym, no jeżeli już to zostało zrobione, no to nikt nie będzie tak na bieżąco śledził w każdej miejscowości, co się dzieje, prawda? I odzwierciedlał w najdrobniejszych szczegółach każdego wiaduktu, przejazdu i tak dalej. Tylko na dany moment było to zrobione, no a tak musi teraz to funkcjonować. Chyba, że coś takiego znaczącego się wydarzy, no to może twórcy będą później jakoś robić takie aktualizacje ze zmianą, powiedzmy tutaj, jeśli powiedzmy nastąpi zmiana układu torowisk i tak dalej, no to wtedy. Ty kuźwa Parkinsona ty masz, ty? Ciulu jeden, ty? No dobra, drodzy Państwo, ja myślę, że jeżeli chodzi o Dąbrowę Górniczą, to możemy ten odcinek zakończyć. Już drugie nasze odwiedziny Dąbrowy Górniczej. No i co? No, przydałoby się teraz przejechać, a potem może jakieś tutaj inne poważniejsze stacje. A jest ich trochę. No i akurat restart serwera. Dobrze się składa. Dzięki za obejrzenie materiału. Zostawcie lajki, zostawcie subki. Sekcja komentarzy należy do Was. Trzymajcie się i do zobaczenia. Pa, pa.